Praca aerografu polega na tym, że jest dostarczane powietrze, które ma za zadanie wypchnąć za pomocą ciśnienia farbę znajdującą się w pojemniku. To jest mój pędzel, mój powietrzny pędzel. Pierwsze wrażenie jest takie, że jesteśmy przekonani, że to jest technika komputerowa, że to jest jakieś tam masowe dzieło. Iwona Chorodecka. Co jest niezwykłego, że robi wrażenie rzeczy naturalistycznej. Barok by się zakochał w technice, którą Andrzej Karpiński robi. Oni kochali właśnie nabierać ludzi. Jestem przekonana, że gdyby Andrzej zrobił na wejście, wszyscy porozbijalibyśmy sobie głowę, usiłując wejść, gdyby jeszcze te drzwi były uchylone. Jak mówi artysta, 100 lat temu aerografu używał pewien dentysta. Urządzenie natryskowe, umożliwiające dobór za pomocą farb odpowiedniego koloru plomb, szczególnie na potrzeby aktorów w filmie. 100 lat później Andrzej Karpiński użył aerografu do celów kosmicznych. Przeżył już przygodę kosmiczną z NASA, jedyny polski plastyk w kosmosie, gdzie krąży dzieło jego rąk. Politechnika Wrocławska szukała wykonawcy części malarskiej. Polegało to na pokryciu elementów technicznych tych anten, elementów mocujących, ale do tego była potrzebna osoba niezwykle precyzyjna, łącząca w sobie trzy dziedziny: modelarstwa, lakiernictwa i znajomości też właśnie technologicznej, ale też precyzji, no i jeszcze malującej aerografem. Okazało się, że gdziekolwiek dzwonili, polecano mnie. Anteny, które później na stację kosmiczną zostały wywiezione. Znajomy artysty Krzysztof Klub. Odbiega od kanonu artysty, który gdzieś maluje i tworzy sztukę dla sztuki, tylko nie, właśnie tu jest sztuka, ta technika zastosowana w sposób bardzo utylitarny. Wręcz nowe horyzonty otwiera przed nami. Była to farba, którą trzeba było tuż przed malowaniem zmieszać. Było tych składników 6 i te składniki należało w odpowiednich proporcjach połączyć. Tam są ścisłe procedury opisane. Artysta współpracował z profesorem Pawłem Kabacikiem z Politechniki Wrocławskiej, który anteny na stację kosmiczną wykonał. Bardzo miłe było, kiedy maile pisał mi ze startu promu kosmicznego z Florydy. Przeżywałem to bardzo. Nawet w tym roku było zapytanie o moją zgodę na ewentualnie następne zlecenie. Szczegółów artysta nie zdradza, ale cieszy się, że za każdym razem, kiedy spogląda w niebo, gdzieś tam wysoko lata jego dzieło. Stacja kosmiczna jest widoczna głównie z okolic Wrocławia, ale nad Poznaniem też parę razy w roku można ją zauważyć. Powód do satysfakcji? Bo to największa galeria na świecie, ten kosmos. Raczej najwyżej położona, natomiast nie wiem, czy największa. Satysfakcja jest, oczywiście. Jest pewność, że no coś nas przeżyje. Choćby, prawda, to, co namalowaliśmy, antena na satelicie. Andrzej Karpiński jest człowiekiem renesansu. Jego twórcze zainteresowania są bardzo szerokie. Śpiewa w chórze. Zajmuje się muzyką ilustracyjną. Jako plastyk kocham ilustrację muzyczną, muzykę abstrakcyjną.